Witajcie, z tej strony iRocket. Zapraszam Was na ostatni odcinek z gry Farming Simulator 2017. No dobra, nie ostatni. Ostatni na tej mapce, na Sosnówce. Jakiś czas temu dostałem od pewnego starszego pana propozycję przeniesienia się na nową farmę, w sensie zamiany moją farmę na jego. On już nie ma na tyle siły, żeby uprawiać tak dużą farmę, jaką posiada. I szuka małego, przytulnego zakątka, ale żeby dalej były pola, niekoniecznie duże, po prostu na zamianę. No, na początku strasznie zwlekałem z podjęciem właśnie tej propozycji i tak jak patrzyłem na moją farmę, co tutaj udało mi się osiągnąć, no to wiecie, nie chciałem opuszczać tutaj mojej farmy, tutaj tego jednego dużego pola połączonego tutaj tych pięciu pól, tych dwóch i tutaj jako tutaj blisko, ale pomyślałem, no co ma się ten starszy pan męczyć na dużej farmie. Tutaj też mnie dużo rzeczy ogranicza. Między innymi te wszystkie drzewa i odległości między polami. Dużo takiego pustego miejsca, którego nie da się wykorzystać. No i w końcu zgodziłem się przystać na propozycję tego pana. I będzie to wyglądało na takiej zasadzie, że po prostu spisujemy, powiedzmy, umowę zamiany działek, zamiany całego tutaj dobytku wszystkiego, że ja przejmuję jego farmę, on moją. Jednak sprzęt, jaki tutaj każdy z nas posiada, zabieramy ze sobą lub możemy zabrać ze sobą to, co chcemy ze sprzętu. Także pozbyłem się już tego, co pamiętam, zboża. Tam niedużo zostało. Troszkę pszenicy i troszkę jęczmienia. Mam jeszcze tutaj pełny strych słomy, także siano, tutaj tą trawę zostawimy, bo tego chyba nie możemy sprzedać, a jeśli możemy, to zostawimy tutaj w spadku. Słomę sobie sprzedamy. Jak widzicie, stoi tutaj już laweta załadowana. Na początku Valtre i Silo Kinga. Później jeszcze resztę rzeczy będziemy przewozić na nową farmę. Podepniemy sobie Tatrę. I takie właśnie ostatnie już rzeczy z tej farmy, czyli mianowicie wywieziemy słomę, załadujemy jeszcze część maszyn, ale to dopiero później. Kupimy może drugą lawetę, żeby to było lepiej wywozić. Kolega nam przewiezie to, pomoże przewieźć, wiecie, to pomoc. Może przewieźć. Także my pojedziemy, powiedzmy, Tatrą, kolega pojedzie Lizardem i weźmiemy wszystko. No w zasadzie wszystkie tutaj maszyny na nową farmę. Całym dobytkiem oczywiście pojedziemy. Wszystkie pieniądze, jakie mamy, to pomogą nam się tam na nowej farmie rozeznać i urządzić. Dobra, trzeba tylko podjechać tutaj ładnie po słomę. Rozpocznij napełnianie. Tak, słomę chcemy. Kupimy sobie drugą lawetę, tak jak wspominałem. Zastanawiam, czy tą samą, czy Goldhoferę. Niech będzie ta sama niska naczepa.
kolorze czarnym. Tak. Chcemy dokupić. Wywieziemy słomę, pojedziemy po naczepę. Załadujemy jakiś sprzęt, może kombajn na początek. Oprócz tam ciągnika. I potem zobaczymy. Z tego co pamiętam, to tutaj zaraz przy farmie można było sprzedawać łomę. Pszczonkę może też zostawimy tutaj panu, z którym się zamieniamy. A niech ma chłopina coś na start. Nie opłaca się kiszonki przewozić ani sprzedawać. I rozładuj. Dużo pieniędzy z tej słomy nie będzie. To może ją też zostawimy. No tu widzę jakieś tylko drobiazgi. Nie wiem, tam ze 2000 może będzie. Ze 4, z 5 powiedzmy. 4700, no. Dużo pracy przy tej słomie było, za takie psie pieniądze to szkoda oddawać. Zostawiamy sobie tutaj naszą naczepę. Jedziemy po drugą lawetę. Załadujemy kombajn. I resztę maszyn będziemy przewozić już poza odcinkiem. Także jedziemy po lawetę. Załadujemy część rzeczy, żeby jak przyjedzie już nasz kolega, pomóc transportować wszystko, żeby już nie trzeba było ładować od początku, tracić czasu i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Laweta na miejscu. Lecimy na gospodarstwo. Dobra, okej. Wyprzedzamy, pojedyncza ciągła, most, oj tam, oj tam. Cieszy nam się, żeby jak najszybciej sfinalizować transakcję. Odjedziemy sobie od tej strony, tutaj nawrócimy i zobaczymy, jak nam się uda to załadować. Dobra, rozkładamy podpory. W zasadzie to podjazdy są. Bierzemy kombajn. Może najpierw podjedziemy tym. Chociaż czekajcie, tu mam z przodu, to się tak ciągnie. Próbujemy wjechać na wstecznym tam, na lawetę. Podjechać do przodu, czekajcie. Rurę mogę wyłączyć? Mogę. Także jedziemy tutaj. Tak. Czy my się na tą lawetę zmieścimy? Bo to jest, kurczę, pytanie. Spróbujemy, przynajmniej spróbujemy. Tak, jakoś delikatnie podjechać. O, za mocno. Ciężko będzie, bo laweta jest, kurczę, dość wąska. Jakimś cudem się teraz zaczepiłem. Wytłumaczcie mi to.
Próbujemy narzędzie otworzyć. O, poszło. Tym kółeczkiem z przodu chyba nam przystawiało. Tą stronę też chyba nie wjedziemy. Też w tą by nam pasowało nawet lepiej. Tylko możliwe, że to narzędzie nam przeszkadza. Musimy tyłem wjechać jednak. Ale z rozłożonym narzędziem, żeby nam nie zaczepiało tym kółeczkiem, co z przodu było. Dobrze, że teraz to robimy, a nie jak będziemy już jechać, zamieniać się farmami. No wtedy byłoby ciężko cokolwiek zrobić. Dużo czasu byśmy stracili. Dobra, tyle, nic więcej z tym nie zrobimy, możemy złożyć narzędzie. Nawet dobrze się nam tu udało. Jeszcze coś możemy tutaj upchnąć na tą lawetę. Coś wąskiego. Coś wąskiego. Może nie traktor. Ale weźmiemy sobie ten walec. Bo czemu by nie? Walec zawsze na propsie, można go tam zostawić. Bez problemu, nie zajmuje dużo. Bo można było tam traktorem wjechać. Też by nie zajmował dużo. Ten mały, ale to... Weźmiemy go z czymś innym. Słuchajcie, najpierw walec tutaj. Okej. Składamy to. Pięknie się udało. I widzimy się za chwilę. W zasadzie na nagraniu za chwilę. Ale jak już będziemy wyjeżdżać do nowej, na nową farmę, nowej miejscowości. Także momencik i wracamy. Witam Was ponownie. Mamy dzisiaj kolejny dzień. Bo wczoraj już było troszkę późno, żeby wyjechać. Także mamy załadowane pierwsze narzędzia. Kombajn, tutaj paszowóz i traktor. I jedziemy z moim kolegą tam z tyłu na nową farmę. Trasa przejazdu planuje się tak, że przejeżdżamy tutaj górą. Tędy i tu wyjeżdżamy na autostradę tego fragmentu do nowej farmy i nie będzie odcinku, nie będzie już powiedzmy relacji, bo tam się trzeba skupić na jeździe, tu lokalnie jeszcze można można sobie porozmawiać. Dobra, tak więc ruszamy. Poleciłem koledze, żeby tak troszkę dalej się ode mnie trzymał, ze względu na to, że no to są duże ładunki. Możemy jeszcze koguta włączyć. To są, tak jak mówię, duże ładunki i lepiej zachować odstęp. Dobra, tak jak mówiłem, plan jest taki, że przejeżdżamy jeszcze tutaj taką rundkę pożegnalną po Sosnówce. O, jedzie? Jedzie, dobrze. Rundka pożegnalna po Sosnówce i
Jedziemy na nową farmę. Troszkę taka monotonna to jazda będzie, ale no, trzeba działać. No kto stoi w miejscu, ten się cofa. Także nowa farma, nowe wyzwania. Przede wszystkim nowi ludzie. Trzeba się będzie do wszystkiego przyzwyczajać. Jak widzicie, mamy 1 300 000. To tak akurat na transport tutaj, żeby opłacić kolegę za to, że tutaj poświęca swój czas. Tam na wykupienie takiego podstawowego wyposażenia i tak dalej. Myślę, że wystarczy. Zobaczymy, ile nam pieniędzy zostanie. Tutaj się troszkę zawahałem. Zobaczymy, co tam, jak tam kolega na to zareaguje. Jedziemy tutaj na wprost. I tam bodajże przed tartakiem trzeba będzie skręcić. Trzeba ostrożnie jechać, żeby kurczę tutaj narzędzi nie pogubić i maszyn. Bo to na zakrętach różnie się może dziać. Nie wiem, zajedziemy zatankować? Nie, jeszcze mamy paliwo. Najwyżej przy którymś tam z kolei przejeździe się zatankuje. Teraz, tak jak mówiłem, jedziemy całym sprzętem, jaki udało nam się zapakować, na nową farmę. Jeszcze pewnie trzeba będzie kilka, może kilkanaście. O! Oj! Się łada wpierniczyła między nas. I co teraz? Jedźmy pomalutku. Albo zjedźmy tymczasowo na lewy pas. Przepuśćmy ładę. Niech sobie pojedzie. Wrócimy z powrotem na prawy. Tam też kolega przepuszcza ładę, której nie ma. Ale to taki drobny problem. Jeszcze zerknę sobie na mapkę. Tak, na następnym skrzyżowaniu w prawo. Na następnym w prawo. Jedziemy tam. Tak jak widać było, kombajn i walec. Tutaj Valtra i Silo King. My za chwilkę się rozstajemy, robimy przerwę i dalszy ciąg na nowej farmie. Dobra, zjeżdżamy w prawo. Chyba nawet jakiś pociąg będzie jechał, bo szlabany są otwarte. Znaczy nie otwarte, także poczekamy chwilę. Aż stąd pociąg przejedzie i widzimy się już w nowym miejscu. Witam Was ponownie. Po troszkę dłuższej przerwie. Część maszyn już zawieźliśmy, z częścią jeszcze jedziemy, tak jak tutaj widać. New Holland, tutaj Fast Track i tutaj mój nowy nabytek. Żeby, no wiecie, w nowym miejscu nie jeździć do sklepu ciągnikiem siodłowym albo zwykłym traktorem, to kupiłem sobie taki samochodzik, ale on teraz jest przymocowany, także jedziemy na gospodarstwo, na nowe. Jak widzicie, okolica jest dość przyjemna i są tutaj dość sporej wielkości pola. Także będziemy się mogli bez problemu tutaj rozwijać i poniekąd rozumiem tego pana, który już tutaj nie miał siły uprawiać. Popatrzcie,
pola ciągnął się po horyzont. I to dużo siły właśnie wymaga takie uprawianie tak dużych pól. Tam w moim starym gospodarstwie pola były mniejsze, więc dużo łatwiej było wszystko uprawiać. Powoli zbliżamy się do gospodarstwa. Będziemy jechać tam w kierunku trochę tych gór po prawej stronie. W zasadzie to za chwilę skręcamy w prawo tutaj w tą alejkę między drzewami. Dobra. I jedziemy dalej. Dobra. Tam kolega za nami jedzie cały czas. Wiezie mój samochód, także cieszę się. Daję radę nawet. Dobra, zbliżamy się do przejazdu kolejowego, także są otwarte szlabany, także możemy jechać spokojnie. Okej, jak on sobie tam poradzi? Dał radę. Więc super. Zbliżamy się też do kolejnego skrzyżowania. Tutaj jest jakieś miejsce bodajże przeładunkowe. Jeszcze nie znam okolicy, także będę musiał się wybrać na zwiedzanie. Jedziemy w lewo i następnie na nową farmę. Prawo przez mostek ponad jeziorkiem. Dobrze, tutaj skręcam w prawo i wjeżdżamy na nową farmę. Przez piękny drewniany mostek. Dobrze, jedzie wszystko ok. Także zatrzymamy się tutaj, żeby to wszystko wyładować. A na razie tutaj wam pokażę, co już zdążyliśmy przywieźć. Także jest tutaj ciężarek, jest pług, są dwa siewniki, waltra, którą mieliśmy załadowaną, i tutaj sea locking. Mieliśmy załadowane jeszcze to i tam Krona Bigixa, który tam stoi sobie schowany. Pozostały jeszcze do zwiezienia dwie przyczepki i kilka maszyn, ale to już sobie poza odcinkiem zwiozę. Także w tym odcinku przeprowadzkowym to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę, komentarz, zostawcie też subka, wbijcie do Przemsona, tam jest link do jego mapy. Tak, i jeszcze dzwoneczek możecie kliknąć. A teraz żegnam się z wami. Na razie.